Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals Kariera Ruska. W dalszym ciągu, słuchajcie, jesteśmy na Jaku, czyli na koncie Bubcia, czy też Blacksana, bo tak się podpisuje pod YouTube'em. Natomiast my no ruszamy, no mam nadzieję, że słuchajcie, w tej bitwie nie będzie tak jak w poprzedniej bitwie, czyli nie będzie po prostu tak wielkiej mgły, bo jeżeli będzie tak wielka mgła, no to nie mamy najmniejszych, słuchajcie, szans, niestety. Niestety, no bo ponieważ no ja nie jestem jakimś tam niesamowicie dobrym pilotem, no i też nie mam jakiegoś noktowizora czy whatever, co by mi pomogło w lataniu w tak wielkiej mgle. Niestety, no ale trudno, słuchajcie, no ale trudno, w takim razie ruszamy, także za sekundkę widzimy się z gry. Okej, słuchajcie, jesteśmy w grze, także ruszamy, no ruszamy z O1, spróbujemy może. Z O2, przepraszam, ale czemu na A2 nas zrespiło? No trudno, no nieważne. Powolutku w takim razie, nie ma co tutaj się rozpędzać, bo na razie nie ma chyba przeciwników nawet, którzy by mogli mnie tutaj rozjechać, jeżeli chodzi o lecenie samolotem. Natomiast w tym momencie, to tak jak widzicie, na spokojniuśko możemy sobie bombardować. Myślę, że coś z tego wyjdzie. No ale to wszystko tak naprawdę się okaże zaraz, jak oni, nasi zaczną przejmować to A2. Bo oni wtedy zaczną napierać od tej jednej strony. Ja na to tylko czekam, słuchajcie, naprawdę tylko na to czekam. A oni zaczną napierać tam. Chciałbym wiedzieć, gdzie jest ten Panzerkampfwagen, ja bym go dojechał. To naprawdę muszę najpierw wiedzieć, dokąd mam jechać, znaczy dokąd mam lecieć. Ejejejejej. Bo tak jak będę latał, to nie ma trochę większego sensu. Ktoś do mnie strzelał chyba. Jeden powiedział, że to pewne, tylko problem jest w tym, że dalej nie wiem, gdzie jest ten Panzerkampfwagen. A stawiam, że jest gdzieś tutaj w górach. Na milion, słuchajcie, procent on gdzieś tutaj w górach jest. Ewentualnie gdzieś tak trochę niżej. No ale to tak naprawdę się okaże, jak my będziemy zawracać tutaj zaraz. No być może uda nam się coś ogarnąć, ale to wiecie. To wszystko zależy od tego, czy nasi będą nam tutaj zaznaczać ich. Bo jeżeli nie będą zaznaczać, to ja nie będę w stanie im pomagać. O, tam jest jakiś jeden, tu jest jakiś drugi. Gościu, okej, okay. No to zakręcimy w takim razie, spróbujemy uwalić kogokolwiek z góry tam. Bo oni na tym daszku siedzą. No być może uda się, ale to tylko być może. Ualala. No powiem wam szczerze, że trochę trzeba potrenować to strzelanie, naprawdę trochę trzeba potrenować. Natomiast no, na pewno pociski HE na piechotę to jest tylko to, co można po prostu. Bo nic innego tutaj się raczej nie, na tą piechotę nie nadaje. Tu jest ten Panzerkampfwagen, dobra, mam go. Mam go, widzę go. Tylko pytanie, w ilu procentach będę mógł się odwrócić, żeby go tam dziabnąć, bo to też jest dobre pytanie. On był gdzieś tutaj, nie? Ziup. No dostali, ale no niestety to było trochę bardziej pancerne, wniosek z tego. No bo niestety nie wybuchli. Ewentualnie nie trafiłem zbyt czysto. Tu jest czołg, dobra. Tutaj kolejny Panzerkampfwagen jest, więc no trzeba uważać, naprawdę trzeba uważać. Musimy sobie polatać trochę, żeby nam się uzupełnienie broni doładowało. 21 expa, no to nie jest zbyt dużo tak naprawdę, w sumie to nie jest nic. No i to mnie trochę niepokoi, natomiast no myślę, że jakoś nam się tutaj uda, tylko musimy trochę polatać sobie, bo 40% mamy dopiero uzupełnienia amunicji, a to jest trochę mało, zdecydowanie za mało, żeby cokolwiek tutaj porobić. Chciałbym tak sobie powolutku tutaj lecieć, powolutku, tak centralnie powolutku, nie? No nie musi jakoś niesamowicie szybko, tak po prostu, żeby leciał tylko. Żeby nie spadał. O, coś takiego. 60%, no jak będę robił nawrót, to dopiero wtedy, słuchajcie. Tam ktoś z RGD-ka dziabnął. Oni dalej chyba w tym samym miejscu stoją, w którym stali, słuchajcie, więc możemy się obrócić, myślę, i spokojnie tam w nich wjechać.
20%, więc myślę akurat jak będziemy się odwracać, to już powinno być. No zobaczymy. Ok. Jeszcze 10, jeszcze słuchajcie 10%. 9, 8, 7, 6, kurwa 5, nie zdążę chyba. No i nie. No nie, jeszcze one się muszą załadować, no tak, no przecież. No to trochę gorzej, słuchajcie. To teraz to trzeba się obrócić tak na dość pięcie, bym powiedział. Siup! Niestety nikogo nie dziabnąłem, chociaż działkiem samolotu tam Richtera walnąłem w plecki, bym powiedział dosłownie. To hej, naprawdę robi robotę, zdecydowanie, słuchajcie, więc no, można się tym trochę pobawić. Natomiast my tu polujemy na czołg, tylko powiedzcie mi, gdzie on jest. Jeżeli będę wiedział, gdzie on jest, to ja sobie go uwalę. Hop! Aj, kurde, obok gościa. My chyba co chwilę podwozie wysuwamy, mam takie głupie wrażenie, słuchajcie. Bo ten dźwięk, który tam był, taki dit, dit, to było właśnie podwozie. No ale okej. Okay. Cofamy się w takim razie, cofamy się, spróbujemy na to A2, jakby nam się udało jakoś takich ustrzelić tam, słuchajcie. To było naprawdę fajnie. O fuck! No to żem teraz narobił. No to żem teraz narobił, powiem wam szczerze. Co prawda, no tam jednego uwaliłem, no ale no niestety to nie było na tyle dobre, żebym miał się rozwalić przy tym jednym uwalonym, tak szczerze powiedziawszy. No mogło być lepiej, słuchajcie, naprawdę mogło być zdecydowanie lepiej, no ale no niestety jest jak jest. W takim razie ruszamy się dalej, zobaczymy co nam to jeszcze tutaj przyniesie. Generalnie ja chyba sam latam, nie, jeszcze Fatrak lata, czyli we dwójkę latamy, on jeszcze nikogo, słuchajcie, nie ubił. No to grubo, naprawdę grubo, to ja nie wiem po co on lata. Propaganda Panda, u nich jest jakimś generałem chyba albo oficerem. A Malo nie wiem czy czasami nie jest, słuchajcie, lotnikiem, więc no trzeba uważać. Pewnie, że tak. Pewnie, słuchajcie, że tak, Malo jest lotnikiem. I to zdecydowanie na 100%. No ty suczo. Gdzie ty mi tu uciekasz? No fuck. Nie mogę go trafić, słuchajcie. Jaj. Spieprzył mi tak chamsko. Bym cię ciulu dojechał, tylko no niestety już chyba tego nie zrobię. No niestety, słuchajcie, nie. Niestety mi się nie uda. Ja nawet nie trafiłem, słuchajcie, w ten czołg, który tam był, więc to jest taki przypał. No ten Malo to na pewno jest, słuchajcie, ten. To jest na pewno ten, który do nas przed chwilą tam nawalał dość ostro. No użycie bomb 2, jak spodziewaliśmy, dostali, ale tak poza tym to nic nie zrobiłem, więc to jest lipa. Obrócimy się w powietrzu w takim razie. Mamy naszego kolegę, który no dość ostro nam uciekł w tym momencie. Ale spoko, ja to naprawię. Nie ma problemu. Muszę wiedzieć, gdzie on uciekł nam. Tam jest. O fuck, we dwójkę jak będziemy polować, to może, słuchajcie, się źle skończyć. Ewentualnie zdecydowanie się źle skończy. No i znowu. Raz go trafię i później trzeba cały obrót robić. Ty suko jedna, no. Uciekł mi. Dziad jeden cholerny. Tego gada tutaj w tym dziadostwie bym rozwalił. Ale niestety bomby dopiero będę miał za 30%. Plus jeszcze oczywiście załadowanie ich, no to jest no mnóstwo czasu, naprawdę mnóstwo czasu.
Oby to się szybciej trochę zrobiło. Byłoby naprawdę fajne. Natomiast my co to możemy sobie postrzelać tylko. 18, no jeszcze kawałeczek, jeszcze kawałeczek. Jeszcze 10, słuchajcie, procent. I nawrócić zostaje. Zostaje naprawdę nawrócić. Tam są dwa Panzerkampfwageny, więc trzeba uważać. Trzeba zdecydowanie, słuchajcie, uważać. 4, 3, 2, 1. Załadowanie. Które też się chwilę, słuchajcie, ładuje. Jakby nie było, to około 5% jest mniej więcej. I teraz zostaje tylko tam wlecieć. Tylko jeszcze trzeba mieć w co uderzyć, a w tym momencie tutaj niczego nie było. Niestety. Jakby oni nam oznaczali, słuchajcie, te czołgi, to ja bym je dojeżdżał, ale... No niestety jest jak jest. Chłopaki mają to po prostu głęboko w dupie. Nie, nie ma tam nikogo? Jestem w głębokim szoku, słuchajcie, że naprawdę tam nikogo w tym momencie nie było. Bo zawsze tam ktoś wchodzi. Jakbym był piechotą, to miałbym tam mnóstwo fragów. No ale w tym momencie jest jak jest. Raz, dwa, trzy. I nie trafiłem, słuchajcie, żadnym. Co jest ciekawe, bo zlatywałem prosto na nich. Nie no, jestem w szoku. Naprawdę, słuchajcie, jestem w głębokim szoku. Nie no, tu nikogo nie ma. Nasz Panzerkampfwagen też tam jedzie ich. Ale my nie mamy Panzerkampfwagena. Chwila, chwila. Kradziony! O, jeszcze lepiej. Jak kradziony, to jeszcze bardziej mi się to podoba. Oj, panie! O, panie! Zahaczyłem o drzewo. W życiu bym się nie spodziewał. Naprawdę w życiu, słuchajcie, bym się nie spodziewał, że zahacza tak chamsko o drzewo. No ale trudno, no 3 na 2 niestety mamy. Fatrak ma 0-1-1 i Den ma 0-0-0, czyli on dopiero wszedł. Pierwsze respy, te sprawy, więc no może być różnie, słuchajcie. Ale zobaczymy, co tutaj chłopaki jeszcze pokażą. No mam nadzieję, że coś ciekawego. Ile nam zostało do końca tych 20 jeszcze samolotów, więc jeszcze można trochę narobić. Jeden się kręci koło naszego O2. Jestem tak, słuchajcie, na plecach spalony, że normalnie płaczę, jak się dotykam gdzieś. Masakra jest jakaś po prostu, masakra. No ale nevermind. To trzeba to A2 na pewno tam zbombardować, no bo na A2 teraz chłopaki będą tam dość ostro cisnąć. Będą próbować przejmować. Bum, bum, no i niestety nikogo nie trafiłem. Takie życie. No ale jeszcze dwie bomby nam zostały, więc jest szansa, słuchajcie, się obrócić tutaj i spróbować być może... No użycie bomb, no niestety trochę, słuchajcie, za nisko wpadło. Niestety trochę za nisko wpadło. W tym momencie jestem w delikatnej dupie ze względu na to, że no, mamy zniszczony samolot i to dosłownie. Jakbyśmy spróbowali się odwrócić, może na to A1 zeskoczyć. No niestety nic innego nie mogę tutaj zrobić, no bo jak widzicie jestem no, delikatnie rzecz biorąc dojechany. Do widzenia. Szybko, szybko na górę, szybko na górę, szybko na górę, Gryfciuk. Dobra. Here we are. Mam cię. Mam cię. Dobra, przejmujemy, słuchajcie. Przejmowaliśmy. Dobrze, mam go. Kolejnego, słuchajcie. O fuck, granat! Ajajaj, dwa granaty to za dużo. No niestety, sam, słuchajcie, nie przejmę tego A1, nawet jakbym chciał. Za dużo ich tam jest, naprawdę jest ich za dużo, ale podgoniliśmy chociaż trochę z fragami, mamy 7 na 3, więc nie ma tragedii. No, Bubu na przykład ma 2 na 6 w tym momencie, ale to nie, on nie, on jest snajperem. No nie, no Fatrak tylko został, a tamten widzę wypadł w ogóle z tego, z tabeli. Dwóch snajperów mamy, tak? To są, nie, to są czołgiści, przepraszam, to są czołgiści. Snajperzy to są ci tacy brązowi, więc dron i Archangeling, który jest, no, powiedziałbym, że dość dobry, bo 17 na 7 ma, więc można się czymś tutaj poszczycić, jeżeli chodzi o niego. Natomiast, no, jest jak jest. Bum, bum, bum. No niestety nikogo nie trafiłem i to jest przypał. Jeszcze do mnie strzela jakiś ciulas z pleców.
Niestety będę musiał, słuchajcie, wyskakiwać. Niemcy tracą. Będą wbiegać zaraz. Jeden z tamtej strony jest. No suko, gin! Dobrze. No nie jest! No nie jest! Gewyra mnie uwalił. Ale jestem w głębokiej dupie, słuchajcie. A już przejmowaliśmy. No prawie się nam udało. Prawie, naprawdę prawie się nam udało. 9 na 4 mamy zdobyć, żadnych. Niestety nie mamy żadnych, no bo cały czas lataliśmy samolotem i raczej staraliśmy się wspomagać naszych kolegów, aniżeli sami przejmować. Niestety chyba nie przejmiemy tego A1. Tak mi się głupio wydaje. No, znaczy to wszystko zależy od tego, czy ten gościu tam na tym A1 nas się wybroni, bo jeżeli się nie wybroni, no to tak naprawdę jest głęboka, szeroka i no, ciężka dupa, bym powiedział. Natomiast no, zobaczymy, jak nam się uda tutaj jeszcze ich zbombardować, no bo jest też szansa, że możemy ich zbombardować. Jak ich zbombardujemy, chociaż jednego, żebyśmy, słuchajcie, zabili, to i tak jest plus. Zawsze to jeden do zabijania mniej, kurde, z tego, z lądu. Fatrak widzę tam na ostro. Vehicle destroyed, no niestety. Barona, tam żeśmy dojechali jakiegoś, barona. O, fuck. Czołg za nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Ktoś jeszcze? Do widzenia. Ubiliśmy, słuchajcie, tyle, że nam się udało. Naprawdę nam się udało, także słuchajcie, za chwilę widzimy się z lobby. Okej, słuchajcie, także jesteśmy w lobby. No i co w tym lobby? Co w tym lobby takiego ciekawego? 449 XP żeśmy w sumie dostali. Specjalista od Jaka żeśmy na pewno wbili troszeczkę. Walkę powietrzną, no tutaj jakieś wsparcie z powietrza, bombowiec taktyczny, no to tak malutko, no bo tak naprawdę nic dużego żeśmy tutaj nie robili. Spadochronu, trochę taktyki, troszeczkę więcej, no bo jakby nie było, przejęliśmy punkt. Walkę z PM-ami na pewno, obrony trochę, bo próbowaliśmy tam bronić tego punktu. Ruch w walce, no i sprawność fizyczną, tak troszeczkę. 4800 jest niby wbitego, ale 2200 jest w plecy, czyli wychodzi w sumie 2600 do przodu. To nie ma w sumie tragedii jakiejś takiej większej. No ale zawsze może być, słuchajcie, lepiej. 12 na 4 skończyliśmy z KD na trzecim miejscu, więc myślę, że dość ciekawie to wyszło. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję Wam za oglądanie, no i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć! Podobał Ci się filmik i chciałbyś zobaczyć więcej? Subskrybuj!